Siemanko, z tej strony Tobiasza, to jest kolejny odcinek na moim kanale. I z góry, sorry, że nie było tak długo odcinka, po prostu nie miałem czasu nagrać, albo zrobiłem sobie taki odpoczynek od YouTube, od nagrywania. I dzisiaj do Was wracam z kolejnym odcinkiem. Od razu też sorry za to, bo zgubiłem gdzieś mój statyw i po prostu nie wiem, gdzie jest, nie? A w dzisiejszym odcinku będziemy przygotowywać terrarium, które jest tutaj. To był tygrzyk paskowany. Ale on zdechł, po prostu złożył dwa kokony, po których nie chciał nic jeść, po prostu zdechł, nie? Tutaj się znajduje krzyżak ogrodowy. On tu w tym pojemniczku leży co najmniej tydzień. Po prostu nie miałem czasu mu zrobić i stwierdziłem, że zrobię to na odcinku. No więc zaczynajmy. Tylko wiecie co, ja bym musiał jakoś sobie ustawić... Wszystko widzieli, co robię w tym terrarium. Moment, ja mam taki fajny plan na to. Możesz udać. Okej, teraz tylko potrzebuję... Gdzie ja tu oddaję? O, trochę hałas. Co na tym to się nie utrzyma. Zrobię coś bardziej solidniejszego. Momencik. Kurczę, mam fajny pomysł. Dobra, gdzie co? Zaraz wam pokażę, jak to zrobię. Jestem geniuszem. Dobra, zobaczcie, jak to zrobiłem. Dobra. Chodź do krzyżaku. Dobra, może tak być. Dobra, więc najpierw nasypiemy torfu do środka. Wiecie co, jakby to zrobić, bo ja tu mam matę grzewczą i nie chcę po prostu położyć na to pudełka z torfem. I zapowiadam wam ogólnie, że będę w Poznaniu na giełdzie 1 grudnia. Więc nie możecie spotkać tam. Raz. O Boże, już zasypałem. Dwa. Trzy. Cztery. Jeszcze trochę. Nie żałuję. Powiem, czy też kupię sobie torf. Jeszcze gdzieś tak jedna. Powinno być już git. No, jest dobra. Obrudziłem. Nawet nie trochę, tylko dość mocno. Momencik, tylko zgardę to sobie. Nie lubię mi sypu na biurku. Nie rady strój. Więc może zacznijmy tak. Przygotowałem sobie takie... Boże. Przygotowałem sobie takie dwie sztuczne roślinki, zaraz wam pokażę. One są ogólnie do akwarium. Ale ta mi się podoba, niby fajnie się działa w tym oto terrarium. A ta w sumie nie wiem. Zobaczymy sobie. Wiecie co? Dajmy to może sobie gdzieś tak tutaj w narożniku. Podsypmy ją sobie tym torfem, żeby ona przypominała, jak sobie tak rosła. O, ładnie. To też takie ucięte przed chwilą. U mnie też ogólnie pada i są jeszcze mokre. Ułóżmy sobie tak ładnie tutaj. Podsypiemy też trochę. O Jezu, co ja powiedziałem? Język mi się splątał.
To też by fajnie się działo gdzieś tak tutaj. O. No to chyba mam też taki fajny kamyk na ziemię, momencik. Też jest mokry, to nieważne. O. Ja mam wizję, żeby go dać tak z tyłu tutaj. Bo to dość fajnie mi tu wygląda. Dobrze wiecie, że krzyżaki żyją cały na krzakach ogólnie. Więc postaram się zrobić mu jakoś fajnie. To już takie terrarium. Dobra. To wyleciało. I o to się najbardziej martwię, żeby to nie wyleciało. Przekać terrarium. Wie co? Dajmy tak. O, tutaj to jeszcze, żeby podtrzymywało to. Wtedy będzie git. No, jakoś to która nabiera fajnych... Boże, jakoś to nabiera takiego fajnego wyglądu. Tylko wiecie co? Mam tu jakieś kawałki... Mam tu jakiś kawałek wysięty korzeń z kawałkiem mchu. Zobaczcie sami. Wiecie co, tam i to nawet, co tam. Tak dla wystroju tylko. Dobra. I może tak jeszcze jedną małą gałązkę. Tak wystającą poza tego korzeń. Poza tym korzeniem, dobra. I wiecie co, chyba to będzie skończone. Jak dla mnie. Pomyślmy, możemy coś jeszcze mu tu dać fajnego. Mam tu taki kawałek kory. Mogę tak fajnie go położyć na ten kamyk, jakoś taki sposób. Okej, więc pora wpuścić pająka. Ale zanim go wpuścimy, jeszcze spryskam sobie lekko to terrarium. Czyli podłożę tam bardziej. Okej. Czy tylko tam. No dobra, nie za mocno. Dobra. Pająk jest jak wiecznie. Pod tym, co mnie zobaczy, to są już zwłoki i kupy. Zwłoki tego, moczników i kupy pająka. I wiecie co, jakby to zrobić, żeby on mi nie spieprzył? Bo ja znam krzyżaki. I one są wciór szybkie. Patrzcie, jaki słodki. Wiecie co? Fajny plan, który może wypalić, a może nie wypali. Dajcie mi też szkło od tego. Okej. Potrzebuję jednego matboxa. Dobra. Nie wiem, to nie wypali. To jest taki to pomysł. Wiecie co, wezmę z kasata. Po prostu jak zrobię to taki trochę głupi pomysł, ale przed tym wierzę sobie może boxa innego. Dobra. O. O Boże, i tego się obawiałem. Muszę mi spadnie. Zrobię to w taki sposób, że ja go... Gdzie mam? Aha, tu mam szkło, dobra. Że ja go pogonię, żeby obejrzeć sobie nakrętki. Muszę mi jakieś fajne makro. No, wyjdę mały. O, spokojnie. Dziękuję. Moczbox idzie do umycia. I nawet go wyrzucę. To jest taki moczbox. Tanie są ogólnie.
minut trwa filmik, już dość dużo w sumie. Teraz jakieś może strefy makro mu zrobimy. Byście zobaczyli, jakim on jest pięknym pająkiem. Gdzie on siedzi, czekajcie. Mój telefon robi słabe makro, wiem o tym. Światło się też popija trochę. Ostrość. O. Patrzcie, jaki piękny. Znaczy, sorry, piękna. Bo to jest samiczka. Odwrócę sobie terrarium. W ten sposób. Teraz... O, jest. Wow, patrz na ten odwłok. No, no. Miał tylko sam, co bym dopuścił, było w sumie fajnie. Ogólnie na giełdzie w Poznaniu mam zamiar kupić, powiem wam tylko, zdradzę tylko jedną rzecz. Na pewno dwa nowe pająki, ale nie powiem wam, jakie to będą. A może nawet więcej, jak mi kasy starczy. No i zresztą zobaczymy. Wiecie co? Zróbmy mu makro od góry. Mi się uda uchwycić. Oła. Leżyłem się. O, tak, tak, tak. Światło. Bo matko, tu się lampkę. Jest. To chciałem uchwycić najbardziej. Gdzie on siedzi? Kurczę, poczekajcie, jak to uchwycić. Czy jakoś tak? Bo tak. Patrzcie na to. To jego oczka. No łap. Dobra. Fajne makro zrobiłam. No, więc będziemy kończyć ten filmik. Powoli. Odpalę mu matę grzewczą, bo dziś się wgrzewał. No, słodki mały krzyżak. Więc przy tym zarąbistym świetle skończymy z odcinek. Okej. Ciekawe, czy nie będzie widać, zaraz zobaczę. Dobra, na luzików. Jeżeli film wam się spodobał, łapka w górę, sub z dzwoneczkiem. Ogólnie subskrypcje motywują mnie, żeby więcej nagrać odcinków. I niedługo się pojawi następny. No, niedługo. Będzie też fajny pająk. No więc do następnego. Trzymajcie się, cześć, na razie, pa.